Dzięki za nominację, Alan. Fajnie, że ten świat ostatnio płynie bardzo wolno, mordo. Bo pędził za mocno i się potknął. Może czas się wreszcie ocknąć, w codziennym pędzie życia zapominam, co to wolność. Fajnie, że ten świat ostatnio płynie bardzo wolno, mordo. Bo pędził za mocno i się potknął. Może czas się wreszcie ocknąć, w codziennym pędzie życia zapominam, co to wolność. Jest mi przyjemnie w tę epidemię. Dryfuję na chmurze i w sumie nie muszę myśleć przyziemnie. Od zawsze we mnie ten spontan i luz, lecz w codziennym pędzie zapomniałem o tym już. Science fiction, nawet nie chcę poznać przyczyn. Czy to wojna o wpływy, czy to niedoperza wyczyn. Gdy przychodzi kryzys, tylko obrotni sobie poradzą. A ty hejtujesz nauczycieli, popłacą im za co? No właśnie za to, byście mogli odpoczywać w domach. Gdy dzieci wyładowują energię w szkołach. Teraz od siedzenia w domach niektórych boli głowa. Spokojnie, to nie wy, to ten świat zwariował. Wszystko stanęło i nadejdą teraz chude lata. U nas to zawsze takie były, więc to żadna strata. Ja zawsze doceniam każdy poranek. Nie zmieni tego nawet kurdupel Jarek. Fajnie, że ten świat ostatnio płynie bardzo wolno, mordo. Bo pędził za mocno i się potknął. Może czas się wreszcie ocknąć, w codziennym pędzie życia zapominam, co to wolność. Fajnie, że ten świat ostatnio płynie bardzo wolno, mordo. Bo pędził za mocno i się potknął. Może czas się wreszcie ocknąć, w codziennym pędzie życia zapominam, co to wolność. Nominuję Samuela, twardy grunt.